Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym i chyba ostatnim odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, coś po nowej aktualizacji się strasznie popierdzieliło. Ja naprawdę nigdy nie miałem tak mało FPS-ów w tej grze. Dodatkowo z tego co patrzę na wydajność, to gra z jakiegoś powodu używa tylko 30% GPU i naprawdę no tutaj po prostu jak się na tą stronę patrzymy, to jest dramat. To jest dramat, spada do 50 FPS, dodatkowo zmniejszyłem już nawet detale do very high, a nie na maksimum jak było do tej pory. Zobaczcie teraz. Teraz spada do 49, 42, 36. No to jest dramatyczne, nie wiem co oni zrobili w tym patchu, ale polikwidowałem już wszystkie motyle, nie motyle i tak dalej i nic to nie daje. To wygląda tak jakby te szapki, które są tutaj, one powodowały spadki FPS-ów. Mega dziwne, bo do tej pory było wszystko w porządku. Więc coś będzie trzeba coś pomyśleć naprawdę, bo no, jest dramat, jest dramat. Ja też nie chcę grać na takich małych FPS-ach, kurde. Ewentualnie może być to jeszcze problem z nasionami. Bo widzę, że tutaj jak patrzymy, to też FPS-ów nie jest za dużo. 58, 56. No ale tutaj to jest dramatycznie. 49, 38. Kurde, nie wiem co jest. Więc mam nadzieję, że te niuanse lekkie was zbytnio nie rozczarują. Ponadto napisaliście mi w komentarzach, że Ule T2 produkują larwy pszczół i jest to prawda. Dzięki wielkie, bo pewnie bym jeszcze długo nie zajrzał do tych pszczółek. Mega długo bym na pewno nie zajrzał do pszczółek. I potem bym płakał nadal, że nie mam tych pszczół. No ale dobra, są pszczółki, jest elegancko. Jest elegancko. No, irytują mnie te FPS-y. Mega mnie irytują te FPS-y. Nie wiem czemu w tamtym miejscu tak to działa, ale działa. Dobra, moi drodzy. Kurwa, no nie mogę z tymi FPS-ami. Nie mogę. Dobra, mamy 56, no prawie 57%. Dodatkowo twórcy dodali nowe rzeczy. Wszedł nowy update. Jak widać bardzo do dupy ten update wszedł. No ale czasem tak bywa, że twórcy zamiast coś poprawić, to coś spierdzielą. Usunąłem również tutaj te nasze ogrody na zewnętrznym terenie. Chciałem zobaczyć, czy przypadkiem to nie jest to. Ja na chwilę te ule zniszczę. Może te ule są problematyczne. No też nie. Też nie. Myślę, że te ule, no dobra, może troszeczkę te FPS-y się zwiększyły. Ale nadal jest problem. Nadal to nie jest tylko i wyłącznie ten problem z pszczołami. Nie wiem co się stało. Naprawdę nie wiem co się stało. Widzę, że jest naprawdę bardzo mało FPS-ów. Nie wiem z jakiego powodu. Może to być powód botów? No raczej nie. Zobaczcie, że ja się na nie patrzę. No jest stałe FPS-y. A jak się patrzę tu, to już nie są stałe FPS-y. Nie wiem totalnie. Nie wiem totalnie co się dzieje, nie wiem totalnie dlaczego tak się zdarzyło. Wiem tylko tyle, że będziemy chcieli na pewno te motylki, niemotylki, wszystko poprzenosić. Ja to przeniosę tam, gdzie są drzewa. To mi nie jest potrzebne. Pszczoły w sumie też możemy sobie przenieść. Dodatkowo podobno właśnie, nawet to widać, zaczęły rosnąć drzewa pokroju, które tutaj mamy. Czyli jeżeli zaczęliśmy posadzić dużo takich drzew, no to na naszej planecie również tych drzew będzie trochę przybywać. No i widać, że tych drzew trochę tutaj jest. Ciekawy update. Dodatkowo to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko. Ale najpierw sobie ogarnijmy może ekosystem. Ej. Dużo larwy i zwiększa poziom roślin. Ten ekosystem był? I ten ekosystem był, bo ja tego nie pamiętam. Produkcja larwy. Ej, czy ten ekosystem był dostępny? Powie mi ktoś, czy ten ekosystem był dostępny, bo ja tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że to zostało dodane. Bo to byłoby aż naprawdę dziwne, że ja tego nie widziałem. Ty, jaja, totalne jaja. No dobra, co oprócz tego? To na razie nie chcemy robić. Chcemy na pewno te farmy motyli P2. Tylko ja widzę. Wiecie, a to się zwalało to wszystko. Wychodzi na to, że my nie mamy w ogóle zeolitu. Nic, a nic nie mamy zeolitu. Teraz pytanie, czemu? Co się dzieje z tym zeolitem, że on jest taki problematyczny dla nas w tej chwili? Ponadto, gdzie tu w ogóle jest teleporter? Bo ja nic tu już nie widzę. O, tutaj jest. Okay. Mamy go. Mamy go. Gdzie jest zeolit? A nie za milion punktów. Tu w ogóle mamy dżunglę. Napiszmy sobie dżungla. Napiszmy sobie dżungla. Wodospad, iryt, bla bla bla. Co tu jest? Tu jest nasz dom. Napiszmy sobie dom na razie. Czym jest test? Test to jest to miejsce, no właśnie. Dodali również nasi twórcy kilka nowych rzeczy. Rzeczy, które chciałbym stestować. Ale to za chwileczkę. Bo tutaj podobno jest nowa rzecz. I w sumie nie tylko tutaj jest nowa rzecz. Nie tylko tutaj, moi drodzy, jest nowa rzecz. Dodatkowo właśnie, pamiętajcie problem z... no ogólnie kierowaniem tej mapą i tak dalej. W końcu twórcy poszli po rozum do głowy i da się to teraz przesuwać za pomocą strzałek. Dziwi mnie, że jeszcze nie zrobili za pomocą po prostu przyciągania myszki. Może coś na ten temat poradzą. I tak sobie patrzę, kochani moi. To w ogóle ten obsydian tutaj się chyba zmienił delikatnie. Tyle można myszką scrollować, a nie można uważać. No trochę głupota, nie? Nawet nie trochę. Nawet nie trochę. To jest jakiś nowy chyba biom. Ja tego biomu nie pamiętam zupełnie. Więc na pewno się tam dzisiaj jeszcze przejdziemy. Tutaj był zeolit, tak? Tak. Zeolit był niedaleko naszej bazy w sumie. Więc myślę, że sobie tam na razie pójdziemy. Kurczę, no trochę nowości jest. Trochę nowości jest. To mnie bardzo cieszy. Bo mamy jeszcze co robić. Być może to nawet nie jest ostatni odcinek. Chociaż patrząc na te cholerne lagi, to się zastanawiam, czy to nie będzie ostatni odcinek. Jedzmy coś. W ogóle zobaczmy, czy coś się dzieje z zeolitem. Czy jest tu zeolit? Nie ma. Czy coś używa zeolitu? Kwarc. Aha. To by się w tej chwili wyjaśniło wiele. Tak, niech się robi. Tutaj zeolit do tego chyba nie jest potrzebny, no na pewno nie. W ogóle jeszcze woda była, ale to do próbek bakterii. Dobra, czyli kwarc pulsarowy zabierał nam dużo zeolitu. Nie szkodzi i mam nadzieję, że teraz go trochę przybędzie. A jeżeli nie przybędzie, w ogóle zobaczcie, tu też grzyby rosną. Jeżeli go nie przybędzie, to jestem skłonny nawet zrobić kilka nowych ekstraktorów zeolitu. Tu też grzyby rosną, no ciekawe. Mega, mega ciekawe. Tylko ten zeolit, tego co widzę... musielibyśmy iść koło. Teraz idziemy tędy, koło wraku i wchodzimy tutaj na tereny. Tereny irydowe, nie irydowe, osmowe. Zeolit jest na górze. Dobrze, bo w sumie i tak tam chce się przejść. Tu była jaskinia. No i właśnie, co jeszcze ten update nam daje? Oprócz tego, że widać rosnącą florę i faunę, co jest bardzo, bardzo ciekawe, otrzymaliśmy również możliwość tworzenia wybuchu. Otrzymaliśmy również możliwość tworzenia wybuchów. Mam nadzieję, że wam zademonstruję za chwilkę. Musimy ogarnąć ten cholerny... Cholerny... Widzicie, co mi słowa zabrakło. Zeolit. I nie przejdziemy. I to musi być tutaj w tej grocie osmowej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Strzelają do nas? No, strzelają do nas. No problem. No dobra, to wiele tłumaczy. Widzę, że tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o ten zeolit, no to jest bieda. Jest potężna, bieda zeolitowa. Zróbmy sobie kolejny... Co? Ja tu nie mam plenów irydowych. Zaolić. No bo nie mam prętów irydowych. Już mam. I lecimy na zeolit. I zrobimy sobie teraz troszeczkę więcej tych farm. Boże. Ekstraktorów rudy. O to mi chodzi. Wiem, że gdzieś gra w tym kościele. Gdzieś dzwony bił w tym kościele. Zróbmy sobie tego sporo. Bo ten zeolit jest potrzebny do kilku aspektów typu, na przykład robienia kwarcu pulsarowego. Dosyć istotne. O i teraz możemy sobie dać zeolicik, zaopatrywanie we wszystko. Zeolit, zaopatrywanie we wszystko również. Bardzo dobrze. Teraz raczej nam tego zeolitu, no być może jeszcze przez chwilę nie będziemy tego zeolitu mieć, ale potem już nie powinno nam tego zeolitu w żadnym wypadku zabraknąć. Opa, no i super, Możemy się wrócić. Zeolit sobie naprawiliśmy. A i to chyba czas, żeby sprawdzić nowości, które nas tutaj czekają. Bierzemy mikrochipy. Zobaczmy, co my tu sobie odkryjemy. Czy tylko jedna rzecz? Wystawa skafandrów kosmicznych. No właśnie, nowe skiny, nowe skafandry. To też. T2 pokarm dla zwierząt. Tego również nie było na pewno. Jestem pewny, że tego nie było. Ta flora i fauna. Gdzie ona się odblokowała? No nie tu. Może gdzieś tu. T1 pokarm dla zwierząt. Zmienili w ogóle ikonki na pewno. A nie, bo czekajcie, my to zbożem karmiliśmy. A kurde. Poziom pożywienia na spokojnie. Akwarium P2. Tutaj nic. Nasiona drzewa Sherox. Spoko. Okoloko. Tu nic nie ma. I tu jest ekosystem. Zobaczcie, ile my się popierdzieliliśmy bez tego ekosystemu. Jego na pewno tutaj nie było. Nie było tego ekosystemu. Jestem pewny. Jestem przekonany, jestem pewny. Ale dobra. Jest. To jest. Następny, proszę. Materiał wybuchowy. To już chyba było wszystko. To już by było wszystko. Czyli wystawa skafandrów kosmicznych. Czemu my nie mamy superstópkowych prętów? Co tu się dzieje? Super stop. A, bo my trochę to zaniedbaliśmy. My trochę to zaniedbaliśmy z tego, co widzę. Osmich sobie leci i super stópki również tutaj nam się przydadzą. A z irydem też jest problem. Też może to nie problem, a po prostu logistyka nam troszeczkę zawiodła. Stareczki mamy dużo, bioplastik dużo, wszystkiego mamy dużo. No, jest git. Dobra, to można sobie odłożyć. Klucze wszystkie już mamy. W ogóle zmienili również ending drugi na 250 000, czyli i tak nam dużo brakuje i tak, więc... No, ja wam to pokażę, bo jest modyfikacja, która pozwala się tak jakby cofnąć, może nie cofnąć, ale pozwala wybrać sobie ending. I oczywiście u mnie ten ending zobaczycie. To nie jest tak, że go nie zobaczycie, bo ja wam go pokażę. No. To jak to, ale ja wam to pokażę. Nie mam problemu z tym, żeby... Wody nam brakuje dosyć mocno. Zobaczmy sobie ten skafander. Napijmy się. Zaraz będziemy umierać znów. Skafander jak skafander. Myślę, że da się znaleźć trochę tych rzeczy. No dobra. A na przykład wybuchowy sprzęt, który nam się odblokował. Jego się robi gdzieś. Tego się gdzieś robi. Tutaj niby coś jest. Buty zręcznościowe. Właśnie. Egzoszkielet P4. To też nam doszło nowe. To zróbmy. Kolejne modyfikacje nam również podochodziły. Mapa Przypinanie schematów, latarka P3, dekonstrukcja P3. Właśnie, tylko pytanie. Po co nam takie rzeczy? Czy coś się zmieniło w tych modyfikacjach? Czy my mamy coś lepszego, coś gorszego? No nie wiem. Cokolwiek. No nie wydaje mi się. No mamy plecaki P6, buty zręcznościowe. Czy mi się wydawało, że są lepsze? Nie, też są P3. To nie widzę, po co nam by to było. Osobiście nie widzę użyteczności w tym, co zdobyliśmy. I nadal nie wiem, gdzie zrobić cholerny materiał wybuchowy. Macie jakieś pomysły? Bo ja ich nie mam. Dobra, zróbmy sobie w ogóle tę produkcję. Znów nas tutaj nawalają. Znów nas tutaj nawalają. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle to robienia. Bo to jest trochę duże. Wolę to zrobić już tu na powierzchni. Wolę to zrobić gdzieś tutaj i mieć święty spokój. To sobie ze dwa zrobię. A co mi tam? Tak muszę tylko przypomnieć, że nam brakuje zeolitu. Chyba. Dobra, tu jakaś produkcja jest, larwy się robią, świetnie. Jak ten nasz zeolit? Czy my już możemy sobie cokolwiek zrobić? No zeolit już jest. Dobra. Produkcja się opłaciła. Ale z racji tego, że dzisiaj również patrzymy na nowości, tylko... Co nie? Bo ja tak cały czas... Ja już wam kiedyś mówiłem, że ja mam problem z koncentracją na jednym aspekcie. Właśnie to widać. To teraz wychodzi. Więc na razie zróbmy sobie te farmy motyli, żeby one tu non-stop już sobie produkowały, bo jeżeli to ma być ostatni odcinek, no to wolę mieć jednak produkcję w toku, prawda? No właśnie, a ja jej tu zaraz mieć nie będę. Również tu musimy sobie zrobić pszczółki. Gdzie to jest? Ule P2, tu są. Niech sobie te pszczółki tutaj produkują, co sobie chcą. Jest spoko. Co jeszcze? Karmik dla zwierząt to nie. Ja mam tutaj pada, który mi się non-stop rusza, jak ruszam myszką. Przepraszam was za te dźwięki, no ale czasem tak bywa. Okej. Dobra, następne. Następne to będzie... No właśnie co? No właśnie co? Co ja chciałem jeszcze wygenerować? No ten pad mnie rozpraszał i jak zwykle Shiro zapomniał. Nieważne. Najpierw sobie ustawmy te ule jako zaopatrywanie we wszystko. Ja wiem, że tutaj miał być stricte miodek i reszta, no ale cóż. Czasem nie wolno mieć wszystkiego, prawda? Chcemy mieć również pszczółki, no to tak to musi wyglądać. To nie. To nas nie interere. Tu już jest. Tu już jest. Tu już też jest. W ogóle dawno mnie z wami nie było, nie? Chyba te 3 dni czekaliście na odcinek. A to jest najlepsze, ten odcinek nagrałem. Ja ten odcinek nagrałem, nawet wrzuciłem już dla patronów. Bo właśnie jeżeli jesteście, jeżeli wspieracie kanał, no to macie dostęp do wszystkich filmów, które ja sobie od razu wrzucę. No, nawet wiecie, one czasem nie mają tytułu, nie mają obrazka, nie mają nic. No ale Shiro wrzucił i one sobie tam już siedzą. Miejmy sobie tutaj na te drzewka. One sobie już tam siedzą, można sobie je oglądać. Nieważne, czy one są już w HD, czy są w SD. Dla osób niecierpliwych oczywiście możecie od razu sobie to przeglądać. Drzewa. I ja to nagrałem. I przez remont, bo niestety jeszcze nie skończyłem. Ale to już pewnie wiecie, wiem co chciałem zrobić tak w ogóle. To już na pewno wiecie, że go jeszcze nie skończyłem. W ogóle wyszło tak, że musiałem jeszcze postawić... Tata poprosił mnie, żebym po prostu pomógł mu zrobić ściankę w piwnicy. Ściankę, pokój w piwnicy. Kolejny, taki wiecie, po prostu ściany działowe postawić. No, że mój tata już troszeczkę jest starszym człowiekiem, no to wyszło tak, że to ja to robiłem głównie. W ogóle nadciągnąłem mięsień, na szczęście nie zerwałem. Chociaż na początku myślałem, że zerwałem. Ale nie. Nie zerwałem, więc ścianka już prawie stoi. Został mi jeszcze pokój tam delikatnie do przemalowania i tak dalej, ale to już naprawdę, już malutko zostało. Stoły, tak? Dobrze napisałem, nie jestem debilem. Boże, mam nadzieję, że nie zwalnąłem żadnej gafy. Chyba nie. Zapotrzebowanie pszczoły, tak? Tak. Ojejku. No, więc tak to wygląda. Zero na budowie. W ogóle się naprawdę żadnej deweloperki nigdy nie uczyłem. To nie jest tak, że ja cokolwiek w deweloperce czy w budownictwie robiłem. Ani trochę. Można powiedzieć, że jestem samoukiem. Ale powiem wam, że raczej nie jestem skłonny do robienia tego w celach zawodowych. O nie, nie. To na pewno nie. Dobra, chodźmy jeszcze przy okazji, zróbmy te nasze kochane... Weź się do pszczoły. Bo ja to potem... nie pszczoły, motyle. Ja potem motyle tutaj przeleciałem i nadal tego nie zrobiłem. Larwa motyli i meo, one są po 1000%, fajnie. I tak, będę chciał na pewno zasać sobie trochę kakaowca. Na pewno będę sobie chciał zasać to zboże, pszenicę do końca. To na pewno. Oprócz tego nasionka fasoli. To mi jest potrzebne i to w dużych ilościach. Więc oczywiście to sobie również weźmiemy. Zobaczcie, że w ogóle pszenicy już mamy full. Wydaje mi się, że również to kakao zaczęło działać w miarę. W ogóle wrzuciłem pszenicę, bo już nie miałem miejsca nawet. Dobra, zwracamy, robimy to. Drzewa. Tu drony przynajmniej będą miały zajęcie. Nie? No właśnie. Też tak sądzę. Zewnętrzna farma. Tyk, tyk. W ogóle zaczęło się snapować. Mnie bardzo cieszy. Kiedyś to się chyba nie snapowało. Najpierw zrobimy sobie to. Myślę, że 9 sztuk nam w zupełności wystarczy do produkcji jedzonka. To już nawet mniej by wystarczyło, ale już jak jest, no to why not. Tu coś się mówi, już jakaś pszczółka, ale jest larwa pszczoły, miodek, pszczółka maja sobie lata. Jebała jej łopata. Po prostu do starszych roczników. Okej. Tutaj nam jeszcze dwa zostały, tak? No, Shiro nie ma na wozu P2. No ale dobra, patrzcie, jesteśmy tu już blisko. Ja to zrobię. Musimy iść w tą stronę. I od razu przejdziemy się i zobaczymy, co to jest za nowy biom. Bo ja już tu widzę coś nowego. Ja sobie zrobiłem kawę o 19 godzinie. Jestem pojebany. Jutro idę do pracy i nic nie wstanę. Nie wstanę, bo nie usnę. No właśnie, tu nas nie było. Na pewno. Nowy biom. Nowa rzecz. Co te update'y nam tu zgotowały? Można go zniszczyć materiałami wybuchowymi, tylko pytanie, gdzie te materiały wybuchowe są? Bo nadal tego nie wiem. Czy wy widzicie gdzieś w tym miejscu materiał wybuchowy? Bo ja go naprawdę nie widzę. Ja jestem chyba ślepy, bo ja tego nie widzę. Warsztat P2. Ja go nawet zrobię. Ja tu widzę gdzieś coś do wybuchania? Nie widzę. Zróbmy sobie zaawansowany warsztat. Czy ja coś tu widzę? Czy jakiś materiał wybuchowy tutaj jest? Nie, to jest ogniwo termojądrowe. Nie widzę, nie ma. Gdzie zrobić sprzęt do wybuchania, do robienia boom? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. To jest warzywnik. Wiem gdzie. Dobra, Shiro, jesteś trochę upośledzony. Ja zapomniałem, że nie mamy tylko dwóch stacji do craftingu, prawda? Mamy jeszcze stację do craftowania, na przykład rzeczy, których mi zabrakło. Czyli na przykład do nawozów. Dokładnie, o tej stacji myślę. I oczywiście się zaraz tam przejdziemy, zobaczymy. Właśnie, jeszcze miałem motyle wstawić. Motyla noga. Stawmy to. Złote motylki, jakieś takie kolorowe motylki, inne kolorowe motylki. I byśmy mieli tak mało motylków? Mało. Mam nadzieję, że zaraz nam trochę tych larw i tym podobnych dojdzie. Prawda, że przypadkiem nie zostawiłem nigdzie tych motyli, ale nie. Chyba to może być na górze. Naprawdę, no te FPS-y to jest dramat. Ale i zostawiliśmy tutaj dwa kolorowe. No i to nawet widzę, że jakieś larwy już są. Widzę, że jakieś larwy już tu są. Dobra, chyba będziemy skraftować te nasze materiały wybuchowe. To jest trochę głupie. No oczywiście, że są. Mamy również pokarm dla zwierząt. Nadal zaawansowany, czy inteligentny materiał. Nie widzę zastosowania do tego. W ogóle. Nic. Więc trochę to dziwne. Dobra, tylko tak. Jeszcze miałem sobie skraftować na WP2, ale nie mam dyni. Ja w ogóle nie zrobiłem produkcji dyni. Shiro jest na tyle głupi, że nie zrobił w ogóle produkcji dyni. Jest grzyb. O Boże. No oczywiście, że Shiro nie zrobił. Bo przecież jakby Shiro zrobił, to by było. Jakby Shiro zrobił, to by było. Było 5. A no było 5. Mi brakuje takiego kopiowania, wiecie, żeby to można było zrobić pyk. Szybko. Że jestem jebanym perfekcjonistą. Pedantem wręcz bym powiedział. Czemu to nie działa? Przecież tu powinno wejść normalnie. Już wchodzi. To nie jest cheat. Nie zgodzę się nigdy, że to jest cheat. Bo to jest krzywo. Ja jestem po prostu pedantem i tyle. I naprawdę no, nie lubię, jak coś wystaje albo coś jest brzydko zrobione. Nienawidzę wręcz. Nienawidzę. Zaopatrywanie tutaj... Ach, huk, niech będzie wszystko. I tak nic innego nie będzie. Dobra. Zaopatrywanie we wszystko. W ogóle wydaje mi się również, że problemem tutaj największym mogą właśnie być te wegetuby. Bo zobaczcie, że jak tylko zrobiłem więcej tych wegetub, to jakoś FPS-y zaczęły dalej spadać. Kurczę, coś dziwnego. Dobra, nasiona, dyni. Dzień dobry. Też z dyni? O, dyni nie mam żadnej. Kiedyś był chyba plan, żeby tu zrobić właśnie takie zaawansowane farmy. Ale chyba na planie się tylko skończyło. Wydaje mi się, że na planie się tylko i wyłącznie skończyło. Ja? Sobie tu już rośnie. Kolejny warzywnik. Tylko tak, pytanie jak to jest tu zrobione. Już widzę jak. Wzdłuż tej linii. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Dobra, wzdłuż dobrej linii zrobiłem. O matko. Ale ja jestem krzywulec. Zobaczcie, tu nie jest dobrze zrobione. O, ty w dupkę węża. Dobra, spróbujmy to zrobić po swojemu. W sensie, no to ogólnie było robione po mojemu, ale... Zróbmy to tak, jak być powinno. Moją wizją artystyczną. Wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy. Ja tu dyni nie włożyłem jednak? Nie tam włożyłem, a tu ustawiłem tylko, prawda? Oj, Shiro. Nie. Are you fucking kidding me? Czy ten cymbał, zwany robotem... Nie no, naprawdę? I co, ja mam wszystko kurwa ustawiać ręcznie? Jaka to jest głupota? Jaka to jest mega głupota. No to pewnie nasiona nam na tamtym skrawku też wywaliło. Jezu. Zabijcie, no tego naprawdę bym nie przewidział. Nie byłoby szansy przewidzenia tego wszystkiego. Nie oceniajcie, nie oceniajcie, nie oceniajcie. Po prostu mnie trzeba kochać, a nie oceniać. Tyle w temacie. Tyle w temacie. Jezu, jestem upośledzony. Jestem upośledzony, to jest zrobione, to jest zrobione. Ja nie wiem, gadam o jednym, widzę dynię i w dynię klikam. Ale to jest głupie. Jezu, jakie to jest głupie. Daj mnie dynię. Póki 100. Dynia, nasiona dyni. Jakie to jest głupie, to tylko ja to wiem. Znaczy, no teraz to i wy to wiecie. Kurde, 31 minut, no to chyba jednak nie będzie ostatni odcinek, wiecie? Chyba jednak nie będzie ostatni odcinek. Byłem przekonany, że się wyrobimy, ale przez głupotę i przez przygotowania typu low FPS, no chyba jeszcze jednak sobie trochę w tego Planet Craftera pogramy. No jeszcze jeden odcinek z pewnością będzie. Nie spartoliłem, nie spartoliłem. Żeby to zmieścić wszystko, żeby te nowości wszystkie jeszcze ogarnąć. Naprawdę ja nie spodziewałem się kolejnego update'a. I to z taką zawartością. To opatrywanie w dynkę. Nie spodziewałem się naprawdę nowego update'a z nową zawartością. A jeszcze chciałem wam pokazać w tym odcinku nowy biom. Czy ja sam go bym chciał też zobaczyć. Sam bym go chciał też również zobaczyć. O. Dobra, tutaj nam starczy. Chyba nam nawet starczy wszystkiego. O ile nie spartolę czegoś, to powinno. To powinno. Okej. Krytyczny poziom nawodnienia. Oh no! Jesteśmy zgubieni. Potem woda. Dobra, bierzemy znów fasolę. Fasola, fasola, ja pindolę. Dobra, wziąłem nasiona, wziąłem nasiona. Idziemy na ziela. Nie zgaduję, że tutaj nie ma już... O, jest. Jest fasola. Powiedzcie mi, jaki to ma sens. A, bo tu nie kliknąłem zaopatrywania jakiegokolwiek. Byłoby to logiczne. Byłoby to logiczne. Znaczy, się cieszę, że tego nie kliknąłem. No nie wiem. To znaczy, no mam przynajmniej fasolę teraz do zebrania. Ale to nie jest wszystko. Przez to teraz mam za dużo rzeczy w ekwipunku. O matko. Więcej dronów by się przydało chyba. Kolejne zaopatrywanie i kolejne fasolki. Naprawdę coś spieprzyli z tymi FPS-ami. To tak nie wyglądało, w szczególności, że sprzęt mi nie kuleje. Dobra, mamy sprzęt. Wiemy już co wysadzić. Jak wysadzić? Idziemy to wysadzić, tak? Idziemy. Chyba, że jeszcze... Problemem może nie być sama gra, a nowe sterowniki NVIDII, które zainstalowałem faktycznie ostatnio i z którymi miałem dosyć mega problem. Czyżby NVIDIA spierdoliła sprawę, ale zauważyłem spadków jakoś wydajnościowych. Oprócz Planet Craftera. Dobra, mamy bombę. Uruchom. A mogę zebrać? Mogę. To wiecie co? Oni lepiej by zrobili to w formie... To bym rozebrałem. Rekonstruuj. Ale dupa. Dobra, zobaczymy czy jebnie. Wow, kabum. Wow, Wow, nowy biom. Kawa woda. Nawet można z niej pić. No powiem wam, jestem zaskoczony, bo tu jest naprawdę bardzo ładnie. Tu jest naprawdę bardzo ładnie. Co tu jest? Dzień bez cięcia, dzień stracony. Dobra, wracamy. Co my tu dalej zobaczymy sobie? Tam było to wejście, tak? Tak. Tutaj coś dziwnego jest, ale to chyba tylko i wyłącznie tekstury jakieś wystające. Chyba jakiś robak był nawet. A jest, larwa pospolita. No właśnie, ale wejścia tu dalej nie... A jest, okej. Okay. Jest nowy wrak. Jest nowy wrak. Kobalt. Tym, że tu nic nie znajdziemy. Jest skrzynka. Roślina Wolnus. Inne pierdółki. Jakieś inne pierdółki. Ale powiem wam osobiście, że nic takiego tutaj oprócz złotej skrzynki nie widzę. 500 teratokenów, świetnie. Złote nasiona, jakieś duperelki, duperełki. To wywalamy. Teorema. Tak uważam, że bez szaleństw. Bez szaleństw tutaj wszędzie. W ogóle da wejść? Oczywiście, że nie. Może się da. Da się, dobra. Jest więcej skrzynek. Nasiono drzewa ruberu. Ulala. Dobra, i to mi się podoba. To mi się podoba, nawet do tego stopnia, że to jest teleporter. Wejdźcie sobie w ogóle na drzewa. Ja chcę te motyle tu włożyć. One mi zbytnio miejsca nie zagracały. Wejdźmy do chatki. Na fasoli sobie wrzućmy. Tego typu rzeczy również bym tu kupił. To się może przydać. To sobie zjedzmy. I wracamy do dziwnej doliny. Dziwnego biomu, który tutaj mamy. No i standardowo zabieramy wszystko. Ciekawe mnie, kurczę, to nowe drzewo. Jak ono będzie wyglądać? Bo widzę, że to jest takie... Wiecie co? Dobra, nieważne. Ja chyba wiem, jak ono będzie wyglądać, bo jest go tutaj pełno. Jest go tutaj pełno. No ale czasem się też walnie jakąś głupotę. Powiem więcej, nawet nie czasem, a często. Wow. Ale my tu... W ogóle jest chyba to zejście, do którego przyszliśmy, prawda? Tak. W drugą stronę trzeba iść. Tutaj zrobiliśmy ten teleporter, bo on się może tu jeszcze dalej przydać. Ja poleciałem po prostu w drugą niepotrzebnie, tam gdzie był wodos. Ja. Dokładnie. Tą stronę, gdzie był wodospad. Żelazo nam nie jest potrzebne. W dobrym aspekcie już w tej chwili. No i mamy kolejny wrak. Mamy kolejny wrak, tylko pytanie, czy on jest możliwy do wejścia. Kolejne teratokeny. Kolejne jakieś aspekty. To sobie potem ogarniemy. Obsydian jest mi niepotrzebny w żadnym przypadku. Teraz to też nie. Kisz. A kisz. A kisz. Podobno zmienili również rozkład statków. No bo faktycznie one czasami wyglądały jak takie labirynty. I mogły powodować, że byliśmy się zagubieni, delikatnie mówiąc, w danej lokalizacji. Pod tym się nawet podpiszę, bo sam się czułem dosyć zagubiony. Dobra, tutaj, kurde, no i już się zgubiłem. Już się zgubiłem, cholercie. Wydaje mi się, że stąd przeszliśmy. Ja sobie w ogóle ten sygnalizator postawię. Być może niepotrzebnie, a być może jednak potrzebnie. I teraz pytanie, czy da się tu do środka wejść? O nie, 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 nie. Spadłem. Czyli się da. Czyli się da, bo nie ma szyby. Po raz kolejny nie ma szyby. Opa. Mostek jest. Teraz zobaczmy, czy naprawdę się coś zmieniło. I teraz... coś tu jest? Dup. Tego, że się prawie przydziałem, to nie. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba żadnego kryształu tu wnosić. Kryształów mam akurat sporo. Kolejne rzeczorki. No i nie mamy już miejsca na to. Kurde, no wrak kolejny jak kolejny. To naprawdę nie mamy na to miejsca. Mówcie co chcecie, ale modyfikacje to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Sam fakt możliwości stawienia wszędzie tych obiektów to jest po prostu taki luksus dla duszy i ciała, że to jest po prostu poezja. Kolejny. Dobra, mamy kolejne wraki, tylko... Ja znów nie mam miejsca. Ja znów nie mam miejsca. Nie podoba mi się to. Na Tuska, bla 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 bla. Na razie tego nie będę rozmontowywał, bo chyba to nie ma sensu. Można to sobie wywalić. I tu chyba już niezbyt będzie nawet co zwiedzać. A jednak, są nowe straje. Plast w skafandrze kosmicznym. Kurde. No, no, no. Ciekawe. Ciekawe naprawdę. Nowe stroje. Rozumiem, że strój jest... Nie wiem jaki. Po prostu ciemno jak w dupie. Ciemno jak w dupie. Teraz zostawmy te rzeczy. Skafandery nam zostały. Tak, i definitywnie tutaj się to wszystko ładnie stakuje. Dobra, zobaczmy sobie te skafandry. No w końcu coś zdobyliśmy, tak? Wow! Różowy skafander. Ten? Jest bielutki. Ten jest fajny. Wszystkie są blasto. Dobra, niech będzie biały. Lepszy ten niż pomarańczowy. Lepszy ten niż pomarańczowy, tylko tak. Tutaj był sygnalizator. I szukamy przejścia bardziej tutaj. Prawda, ten biom jest mega zawiły i wszystkie przejścia są niemal identyczne. A, to w ogóle zrobimy kółko. Krzek traju. Tutaj jeszcze coś było chyba. Zniszczmy. Coś jest. Jakieś przejście tu kurde blaszka jest. Powiem więcej, nawet podwójne przejście. Rozumiem, że tu jest kolejna... A, ty ukrywaczu ty. Dobra. Jebnie to jebnie, na chuj drążyć temat. Tylko zanim my sobie jeszcze tu przejdziemy, To wiadomo. Kurde, jak się ciemno zrobiło. To pewnie też jest do rozwalenia. Ale to dobrze. To dobrze, bo przynajmniej wiemy, że jest tam zablokowane przejście, które jeszcze możemy sobie blokować. To po prostu będzie nam sygnalizować, że tam nas jeszcze nie było. Kurde, no naprawdę, no zajęło nam tyle tych nowości tutaj, pokazywanie tych nowości, że trochę jest mi przykro. Trochę jest mi przykro, bo myślałem, że jednak zakończymy ten odcinek już, czy tą serię tutaj w tym odcinku. Gdzie my jesteśmy? No ładnie. Można powiedzieć, że kolejny kolektyw taki rydowy. Oko, bardzo fajnie. To tutaj widzę jakieś dziwne rzeczy. Tylko mi się wydaje, że tu twórcy mogliby coś na nas zostawić. Też nie. Widać, że jednak nie. Dobra, użyjmy sobie teleporterka. Zróbmy sobie kolejny tutaj ładunek wybuchowy, nawet za dwa. Jestem skłonny zrobić. Za dwa. To włożyć. Okej. Niech to tak będzie. Chcemy zobaczyć, gdzie nas prowadzi ten szlak z aluminium. To jest dosyć ciekawe przejście. Pytanie tylko, gdzie nas to zaprowadzi. O, ale walło. Ale to było dobre. Dajmy teraz ok. Wąska szczelinka. Jasno tutaj. A i to jest po prostu też kolejne przejście. Tylko to przejście jest już tu. Ej. Możliwe? Chyba tak. Dobra, czyli nic w sumie ciekawego. Myślałem, że więcej będzie tutaj takiej, wiecie, dłubaniny, że coś ciekawego tutaj znajdziemy. No ale to jeszcze nie jest wszystko. Ale moi drodzy, w następnym odcinku myślę, że pokażę wam jeszcze jedną nowość, którą dla nas twórcy przygotowali. No i myślę, że w następnym odcinku już zdążymy się z Planet Crafterem pożegnać. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy w jeszcze minimum jednym odcinku. The Planet Crafter. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!